Kurde, znowu przytyłem. Ale grubas. Siema, to jest Max Bodak, kanał Bodak Boxing Coach. I dzisiaj chcę skontynuować przedni nasz temat, przedni odcinek. Dodać te podstawy. Idziemy, op! Nie, za dużo mięśni mam. Dobrze, i wracamy do tego tematu. Już pochodziliśmy na nogach, pokazałem, jak to wygląda z mojej strony. Zaczynamy od lewego prostego. Pozycja, jak na pierwszym treningu, na pierwszym odcinku pokazywałem, lewy prosty. Lewy prosty pokazuję z krokiem. Uderzamy lewy prosty cios. Bijemy bardziej kościami palca skarżącego i środkowego. I wygląda to tak. Op, op, op. Nie pochylamy się, nie zostawiamy ciężar wagi tu. Ciężar wagi po środku i lekko przychodzi do przodu. Żeby kolana nie wychodziła za stopy przednią, a głowa też nie wychodziła. Pilnujemy, żeby wrać coś w tą samą pozycję. Nie szybko, jak mówiłem. Chodzi nie o ilość ciosów, a o jakość. Uderzamy, wracamy. Uderzamy, wracamy. Pilnujemy, żeby poprawiamy, żeby była ta sama pozycja, żeby nie była raz, 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 albo szeroko, albo wąska. Ta sama pozycja. Lewy prosty, pam. Lekko wkręcamy tą rękę, łokieć troszeczkę z góry i po prostu dochodzi do, wraca do pozycji. Żeby nie robić kółko. Raz, dwa. Raz, dwa. Barki wyluzowanie. Prawy prosty. Kręcamy. Nogi ugięte. Prawy prosty. Raz. Piętu dokręcamy. Niektórzy pokazują w ten sposób. Ja uważam, żeby potrzebne dokręcić. Dlaczego dokręcić? Żeby rozpędzić tej stopy biodra, bark i rękę. I wkręcamy też tymi dwoma kościami. Bam. Broda ściągnięta. Jak będzie broda wysoka, to będzie wyglądać tak i już niebezpiecznie dla was będzie. Broda ściągnięta, brac. W końcu troszeczkę łokieć wyżej. W ten sposób. I wracamy w pozycję, poprawiamy. Nie szybko, powoli, spokojnie. Raz. O, pozycja. Raz. Nawet możecie tak proamortyzować. Raz. Wyżej, gdzie ciężar wagi, żeby się nie pochylić za bardzo w ten sposób. Idziemy. No i każdy myśli, jak przychodzi na trening, że siła idzie z rąk, a tak naprawdę generator. Generator to jest ziemia. I ten prąd idzie od ziemi, odpychamy. Jakby na przykład Kamil by zwolnił ten odcinek i zrobił tam 60 klatek, to wyglądałoby tak, że zaczynam lekko dokręcać stopy. Dlatego my skręcamy, żeby rozpędzić to, później bark i później tylko ręka, nadgarstek ściskamy w końcu. Nadgarstki muszą być dotknięte. Jak lekko uderzyć, to może się zrobić krzywdę. I robimy. Raz. Op. Op. Celujemy siebie w brodę. Czyli wasz przeciwnik, jak już mówiłem, to wasze odbicie w luz. Bam. Op. Op. Nie więcej. To samo i z lewej ręki. Raz. Tylko tu już bardziej odpychamy, wchodzimy, wychodzimy. Wchodzimy, wychodzimy. I następne. Jak dobrze już tu radzicie, to połączamy z chodzeniem, tak? Powoli, spokojnie przychodzimy. Op, stali, pozycja. Patrzymy, w lustro patrzymy, czy nie ma jakichś blendów. Chodzimy spokojnie, tak? Raz. Op, lewy prosty. Dodajemy. Op, prawy prosty. Możecie zrobić najpierw na jedną rękę chodzenie, żeby się skupić na tym. Op, tak? Op. Op. Później dodać prawą rękę. Op, op. Czyli później zrobić tylko z prawym. Jak dobrze już czujecie, że już w porządku, to połączamy tam na przykład raz lewy prosty, raz prawy prosty. Jak dobrze zrobili tą część, to już przychodzimy do lewego prostego z dojściem do przodu. W ten sposób. Raz. Raz. Czyli lekko dochodzimy raz. Raz. Do przodu. Dostawiamy prawą nogę.
Jak zrobili to już dobrze, dobrze wychodzisz w pozycję bokserską, dostawiamy z prawym prostym. Raz, dwa. Raz, bam. Dostawiamy i już ta prawa noga jest dokręcona. Raz, dwa, wkręcona. Raz, dwa. Tak? Op, op. To samo może się podwójny spróbować. Lewy, lewy. Dochodzimy pozycję. Zrobiliś to, dobrze wygląda, przechodzimy dalej. Przechodzimy do uników, odciosów prostych. Pozycja, ręce wysoko, unik. Przenosimy ciężar wagi na lewą nogę od prawego prostego. Tu. Ja uczę podstawy, to jest, to lekko przenosimy ciężar wagi, prawy bar do przodu, ręce nie opadają. Raz, op, op. Nie dokręcamy nogi, bo mi się wydaje, że jak dokręcać, od razu nie taka będzie szybkość nóg. Jak chodzimy i dokręcamy, to już w jakiś moment wstajemy, tak? Czyli na początek ja uczę w ten sposób. Od lewego prostego schodzimy na prawą stronę, ciężar wagi na nogę, przechodzimy, ręce wysoko, żeby się nie opadały, ale też żeby się nie zasłaniać, bo jak jesteście zasłanięci, to już nic nie widać. I w ten moment, jak się zaczynacie stawiać, to już można dostać jakąś bombę. Uniki, tak? Raz na jedną, raz na drugą stronę. Raz na jedną, op. Barki luźniutko, nie spinamy. Nie ma coś takiego. Tu luźno, op. Lekko bar do przodu. Op, lekko bar do przodu, lekko. Op, spokojnie. Op. I włączamy już, połączamy schodzeniem, tak? Op, unik. Unik. Unik, tak? Też, żeby nie za bardzo ręce opadali, byli w każdej chwili, żeby się obronić. I robimy w ten sposób. No i to była podstawa podstaw. I chcę rozkręcić temat o chodzenie, jakie się przesuwanie się w boksie. Pierwsze to jest przeskoki, tak, który mówił ciemnok, jak się nazywa. Tu, op. Drugi to jest podstawienie nogi, jak przed chwilą dla początkujących. Bardzo fajne się uszyć, dostawienie. A jest krzyżowy, tak? Krzyżowe przesuwanie, tak? Bardziej frontalne i już przenosimy ciężar wagi, to samo z ciosami. Nawet uniki do tyłu, przenoszenie ciężaru wagi. W ten sposób. Wiadomo, że jak początki, jak pierwszy rok trenujesz, to skupisz się na jednym, tak? A jak dobrze już radzisz, już robisz jakieś sparingi, jesteś na poziomie wyższym, to możesz się zmienić, nie? Te techniki, żeby się rozwijać w swoim ciele. Żeby ten trening spróbować w ten sposób, żeby się rozwijać swoją koordynację. Bo zawodnicy mają tak, że na przykład wychodzą z jedną taktyką, że na przykład tam skakanie, tak? W ten sposób. A w walce wygląda zupełnie inaczej. Jak na przykład byłem na tej walce Usyk Gasyjew i Gasyjew nic już nie mógł poradzić, bo nie mógł się przestawić, dopasować się do takiego szybkiego Usyka. I nie tak jest, że co pokazałem od razu, wszystko fajnie to wygląda. Patrzę, obserwuję te osoby, które początkujących i trochę się przedstawiam. Czuję, że przeciwniku, jak mówiłem, to jest indywidualny sport. Potrzebny trochę większy zasięg. Jak ktoś jest wyższy, ma większy zasięg, który by na dystans trochę ten, tak? Patrzę, które osoby, że pochylają trochę, żeby usiąść na tych nogach, tak? Czyli to jest indywidualny sport, jak już powiedziałem, że każdy robi coś innego i Mike Tyson na przykład był w prawie już, w prawie frontalnie stoją i przynosił ciężar wagi, jak w ten sposób, tak? Na jedną stronę, na drugą przesuwał. Muhammad Ali, jakby widzieli walki Muhammada Ali'ego, to on się przesuwał w dużym tempie, dużo chodził na nogach, niesamowity. Był przygotowany fizycznie, skakał i przechodził jakieś takie ruchy. Mayweather bardziej stabilna, swój roll robi. I Roy Jones, który w ogóle nie było jakiegoś algorytmu, chował się, robił coś tam,
jakieś złudy. Musicie wyczuć swoje ciało, iść swoją drogą, a nie skupić się na jednym. Ja uważam tak, że na przykład trener ktoś tam uczy, a inni mówią, że to jest źle, to jest nie tak. Jak zawodnik boksuje, nie da się trafić. Oglądałem kiedyś takie stare walki i tak się bronili, nie? Jak nie da się uderzyć, dobrze broni, atakuje z tej pozycji i trafia, wygrywa walkę, to ja by powiedział, że jego trener nie robi źle, robi to dobrze. Jak jest problem z tym chodzeniem i stawicie w jedną linię nogi albo frontalna, albo w ten sposób, że jedna do przodu, a druga do tyłu, to polecam takie fajne ćwiczenie, które daję swoim podopiecznym. Czyli możecie zrobić prostą skakankę, albo jak ja, tą taką grubszą linę. I będzie wam łatwiej się orientować, gdzie stoi prawa noga, gdzie stoi lewa, żeby nie stać w jednej linii. W ten sposób się poruszyć. Jak stoicie frontalna za bardzo i trener wam mówi, że niedobrze, to możemy zrobić w ten sposób. Jak chodzimy, żeby się przesuwać i był ten dystans pomiędzy nóg. Tak? Na dzisiaj to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jak nie widzieli pierwszą część moich podstaw, to uderz w link pod moim filmikiem. Zostaw komentarz, o czym by chciałeś zobaczyć następny odcinek. Pozdro!